O co tu chodzi? Jeżeli ktoś przegapił początek, to już spieszę z wyjaśnieniem. Ci chłopcy wyruszyli w podróż, by ratować ojca. Od kapłana dostali wskazówki, gdzie się mają udać. Przypuszczam, że tak. Jedyne to, co wiemy, to ojciec gwałtownie zachorował. A chłopcy mają już tylko ojca, ponieważ matka się utopiła. Będąc gdzieś na łodzi z tym młodszym synem. Strasznie mroczna historia. Ty lepiej powiedz, dziewczyno, czemu cię te świry związały? Co ona robiłaś tutaj? No patrzcie ją sobie, jak będzie. Stare, dobre zasady. Ja cię kręcę. Patrzcie, jak tu jest ładnie. I płyniemy, płyniemy. Rany boskie, ale ktoś z grafiką dał czad. Ja pierdzielę, patrzcie co tam płynie pod spodem. Oh my god. Czy orka? Coś mi mówi, że lepiej omijać te kry. Ponure zwierzę. O, wow, 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 wow. Tam jest ich więcej. Dawać, 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 dawać. O, wow, wow, wow. Skręcaj, skręcaj. Skręcaj, stary! Jezus Maria! Poszło. Ja cię sunę, ale historia. Widzieliście tą rybę? Oh my god! I jeszcze te fale. Ja cię skręcę. Tyle przepłynąłem! O matko jedyna! Na szczęście nie trzeba wracać.
Wiosłujcie, chłopaki, wiosłujcie. Ja cię nie mogę. Teraz płyniemy, 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 płyniemy. No, jeszcze kawałek. Ożeż. Ożeż jasny gwint. Coś niesamowitego. Niesamowitego. W życiu bym się nie spodziewał, że to będzie taka poezja. A bez kitu, ja muszę to z synem przejść. Tutaj, tutaj. Coś tu jakieś znowu smutne stworzenie. Ja cię kręcę. Jakiś żółw podrostek, zamarzła mu skorupa. A pomagamy wszystkim, których spotkamy gdzieś tu po drodze. Ja cię kręcę. Co tak żółwia zostawimy? Po prostu. Tak, tak, to ja steruję tymi braćmi. Jednocześnie. Totalna magia. Puna? Kaja? Już prawdę powiedziawszy... Wow, ale musiała zima nadejść. Sterować dwoma postaciami i jeszcze komentować, to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, dlatego mój komentarz jest taki ubogi tutaj. Ale to tak wymaga takiego skupienia. Piłujemy, piłujemy, piłujemy. Mam nadzieję, że bez spiłowania nie można było wyjąć chyba tego. Otaj! Kaja? No gdyby Una? Można się było przełączać między nimi, Kaja? To by to było proste. Natomiast trzeba sterować jednym i drugim. Ja myślę, że pierwotnie twórcy mieli taki plan, że możliwość przełączania się między dwoma postaciami. Ale to, co im wyszło, jest dużo, dużo ciekawsze. Lepiej nie dwaj naraz, co? Kumpel mi podpowiedział, że na tym fotelu, co mam go teraz, swoją drogą bluza tam wisi, powinienem nakleić, tu jest miejsce na twoją reklamę, taki zrobić ten baner, tu jest miejsce na twoją reklamę.
Myślicie, że ktoś by się na to ten? Myślicie, że ktoś by chciał sprzedać? Czy kupić ode mnie to miejsce? Holendy. Ale byłby szał na YouTubie. Puna! Otaj! Co jest? Patrzcie, to była jakaś bitwa. Ktoś chyba rzucił zaklęcie i... Ja pierniczę. Taya? Otaj! Ana, maduje ty. Au! Hej! Jakiś nam się podrywacz tu trafił. Wow. Nie mogę uwierzyć, żeśmy tego żółwia tak zostawili. O, ja cię kręcę, to byli chyba kiedyś ludzie. Serio? Mamy się z tego niby wystrzelić? Ja ją mogę wystrzelić jak chcę. Dziewczyno, czy ty jesteś pewna? Ej, spójrz na mnie, bo dostaniemy nagrodę Darwina jak nic. Wygląda na to, że jest pewna. Okej. Wyraźnie w tej magicznej krainie małe żuczki nie giną tak łatwo. Załatwione. Dobra, chudy przeszedł. Oj. To chyba nie jest przyjazne stworzenie tutaj. Jeszcze niewidzialne do tego. Skurczysyn. Boże, amnezja mi staje przed oczami. Ej, bracie, widziałeś? Nie, nie widziałem. Ja też nie. O rany. Taki suchar. Puna! Otaj! Jeszcze mi się kontroler, kurde, trzęsie. Od odchodzenia tego niewidzialnego ktosia. What the hell? To jakaś mała ninja jest. O matko jedyna, ja myślałem, że ci dwaj są wyćwiczeni. Dawać, bracia, dawać! To jest jakiś niewidzialny troll. Kaja? Ciągnij, młoda! Tak jest. Okej. To kawał jakiegoś miasta był.
Kurczę, wielki, wredny sukinsyn. Na pewno jest wredny, nie? Matko jedyna. Zjadł kulkę. Boże, jaka ta gra jest piękna, to się w głowie nie mieści. Oh my god. O Jezusie, o drogi Jezusie! Tak jest, zgiń paskudniku, wredny. To chyba było Yeti. Wszyscy wiedzą, że jest, a nikt go nie widział. To na pewno był Yeti. Ej! Tak się, moi drodzy, rodzą uczucia. Tak to jest z dziewczynami. Zacałusa i odepchnie. I potem bądź tu mądry i główkuj. Naprawdę, słuchajcie. Dam wam dobrą radę. Nie ma się co zadawać z dziewczynami, które mają mniej niż 20 lat. Bo pusto w głowach. Dobra, żartowałem. Ale takie numery to codzienność. Albo wysyłanie na fejsa fotki z waszym najlepszym kumplem, jak się całują. Jest normal, to są standardy. Za moich czasów na szczęście fejsa nie było, ale były inne różne numery. No, tia ma! Ila na ja! Ila! Pewnie, że nie wszystkie takie są. Wyjątki się zdarzają. Nie, za moich młodych lat też nie było naszej klasy. Za moich czasów było: ej, Rok, powozisz mnie po mieście? Po całym całodziennym wożeniu laski po mieście, tekst w stylu: wiesz co, Rok, nie jesteś w moim typie. A człowiek głupi był. Musiał za benzynę tyle zabulić. My God. Nie mówcie nikomu, że wam opowiadałem tą historię. Nie pierdziele, zmieniła się w Goluma, co to ma być?